Olbrzymi krokodyl nilowy atakuje bawoła afrykańskiego. Ogromnymi szczękami chwyta go za nos i zaczyna się przeciąganie liny. Kto zwycięży? Choć krokodyl nilowy jest potężnym gadem z wagą mogącą dochodzić do blisko tony, to bawoł wcale nie ustępuje mu siłą. Jak widzimy, centymetr po centymetrze wyciąga z wody gada, zdobywając tym samym coraz większe szanse na uratowanie życia. Krokodyl tak dużego bawoła zabić może tylko w wodzie. Poza nią jego przewaga bardzo szybko topnieje. A na dodatek tutaj może zostać poturbowany przez pozostałych członków stada. W końcu odpuszcza i czym prędzej wraca do swojego królestwa.